Hej, witam Was moje drogie. W dzisiejszym filmiku postanowiłam, że pokażę Wam ostatnie moje nowości i wykończę nimi swój dzisiejszy makijaż. Szykuję się dzisiaj do fryzjera. Wzięłam sobie dzień wolny. Wiadomo, na fryzjera czeka się dosyć długo, a ja mam w tym tygodniu ważne takie rodzinne wyjście, ponieważ mam chrzciny u maluszka. I to jest wnusia mojej siostry. Także idziemy na chrzciny i ciocia, babcia musi jakoś ładnie wyglądać. Także tak, zobaczcie, jakie mam duże odrosty już. 2 miesiące temu byłam właśnie na pasemkach i mam bardzo dużo siwych włosów. Jak wiecie, wcześniej sobie malowałam sama, farbowałam włosy w domu ciemną farbą, bo raczej miałam ciemne włosy i te odrosty bardzo mi było widać zaraz, jak one po tygodniu, dwóch zaczęły odrastać, to duży kontrast był włosowy, a teraz postanowiłam je trochę rozjaśnić, żeby tego odrostu tak nie było widać. I tak, mam już makijaż taki właściwie główny zrobiony, mam nałożony podkład, brwi mam zrobione i oczy. Oczy to zrobiłam taką swoją paletką z Inglota skomponowaną, są to brązy. Co chciałam Wam powiedzieć? Ostatnio właśnie kupiłam taką kredkę do robienia kreseczek, jest to Vibo Liner kredka Long Lasting. I ona właśnie jest świetna, ponieważ trzyma się na moim oku cały dzień. Wcześniej kredek czarnych nie używałam, ponieważ one się mi rozmazywały, a jest to naprawdę taka wygoda, ponieważ no nie musimy szukać jakiegoś pędzelka, nie musimy myć tego pędzelka, tylko prawda mieć zastruganą ładnie końcówkę i można ładną kreseczkę taką nawet dosyć precyzyjną zrobić rano przed pracą. I ja od chwili, kiedy kupiłam tą kredeczkę, a poleciła ją Ania Kawa bez cukru. Także Anulka, bardzo Ci serdecznie ją dziękuję i potwierdzam Twoje słowa, że jest to bardzo dobra, tania kredka. Kosztowała około 5 zł. Tutaj ma jeszcze skówkę razem z temperówką. Ta skówka wprawdzie się w ogóle nie trzyma na tej kredce, ale to szczegół. Dosyć szybko mi ona idzie, ponieważ ja ją często temperuję, żeby miała ładną końcóweczkę. Rzęsy sobie zrobiłam i teraz chciałam Wam jeszcze pokazać moje nowości, puder z Eveline. On jest właśnie tak wygląda, to jest 34 medium beige, matujący puder mineralny z jedwabiem. I to jest kosmetyk, który ostatnio dostałam od kogo? Od Kamilki. Także po nałożeniu go na twarz czujemy, że jest ona taka delikatna, właśnie jedwabista. I ja tutaj sobie właśnie wypudruję ją, czyli utrwalę tak jakby makijaż. Oj, tu moje te włosy mi się będą plątały. Nie widać, że się nabiera go właśnie tak dużo. On się w ogóle nie osypuje. Na ręku jak się właśnie nakłada, nie widać żadnego właściwie koloru, tylko taką czuje się jedwabistość. Także to jest w nim fajne, że on tak jakby utrwala nam ten makijaż i powoduje, że później bronzer i róż fajnie nam się trzymają, ponieważ ten podkład, który mieliśmy nałożony wcześniej, nie lepi się i nie powoduje, że powstają nam jakieś plamy. Także pudrujemy, tym samym utrwalamy ten nasz podkład. I on jest, twarz jest taka zmatowiona, przypudrowana i mówię Wam, taka jedwabista. Tak jak tu jest napisane, że jest to mineralny puder z jedwabiem, to ten jedwab tak jakby czujemy na swojej skórze.
Następnie właśnie nakładam bronzer i to jest również produkt od Kamilki, matowy puder brązujący do twarzy i ciała, doskonale podkreśla opoleniznę, idealny odcień do konturowania i modelowania twarzy. I ja go właśnie używam do modelowania, do konturowania i wystarczy tylko ten produkt otworzyć i już czujemy taki wspaniały, świetny taki zapach. Właśnie za oknem jedzie jakiś traktor, ale to szczegół. Niech sobie przejedzie, bo w ogóle nie będzie mnie słychać. I to jest właśnie taki bardzo fajny produkt do konturowania. Może ja tutaj palcem Wam pokażę na dłoni, jaki on daje kolor. Kolor nie jest jakiś ceglasty, nie wiem czy to widzicie, nie mam podglądu. Mam nadzieję, że troszeczkę to widać przy tej czarnej kresce. I tak, i on bardzo ładnie pachnie takimi perfumami, naprawdę takim eleganckim zapachem. I on już się troszeczkę osypuje i ja konturuję sobie właśnie pędzelkiem z Essence, takim zwykłym. Rozcieram. Troszeczkę może strzepuję. Nieraz jak wychodziłam do pracy, to nie konturowałam w ogóle twarzy, ponieważ jest to już takie troszeczkę może zbędne na takie codzienne wyjścia, ale teraz jak mam ten brąz i on mi właśnie odpowiada, to sobie konturuję i tutaj troszeczkę na czole z jednej i z drugiej strony. On nie jest nachalny, wcale go tak dobrze nie widać i tutaj możemy jeszcze te takie chomiczki przypudrować. Mówię Wam, jak on pięknie pachnie i myślę, że on nie jest jakiś drogi, bo ogólnie ta firma My Secret nie jest droga, jest dostępna w naturze. Ja wcześniej nie zwracałam uwagi na ten bronzer, ale teraz myślę, że on już pozostanie ze mną na dłużej. Bardzo Wam serdecznie go polecam. Widzę, że tu podmiot odpowiedzialny za produkcję chyba tego My Secret to jest Pierre René. I to jest bronzer. I kochane moje, następny mój ulubieniec, nowość, to jest róż z Pierre René. Zawsze jest problem, żeby go otworzyć. To jest taki przepiękny, chłodny róż, który jest delikatny na policzkach i taki naprawdę troszeczkę taki jakby ożywiający, ale nie nachalny, prawda? Nie jest to jakiś brąz, nie jest to świetlisty jakiś, taki nie ma drobinek, ale jest taki chłodny. Też spróbuję Wam zrobić tutaj jakiś swatch. On troszeczkę tak jakby jest jaśniejszy, troszkę może bardziej satynowy. Nie wiem, czy to widzicie. No i kochane moje, teraz tutaj dopełniam jeszcze właśnie tym różem. Omiatam. Jeden policzek, drugi. Powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie. I nie wiem, jaka jest cena takiego różu. Myślę, że również nie jest jakiś taki bardzo drogi. No i teraz może jeszcze tak rozetrę całość. Przepraszam, ja nie jestem jakąś specjalistką do nagrywania makijaży. To jest moja tylko taka indywidualna interpretacja makijażu takiego normalnego, dziennego, kiedy idę normalnie do fryzjera, nie idę na jakieś większe spotkanie czy jakąś imprezę. Po prostu to jest moja codzienność. Jak możecie
Troszeczkę sobie poróżowiłam tutaj czoło, ale nie, to tak nie widać. Może tylko taki troszeczkę błysk został. I wiecie co? To by było na tyle. Tak wygląda właśnie mój taki codzienny makijaż. Ja właśnie będę dzisiaj u fryzjera. Jaki efekt moich włosów wyjdzie, no to Wam pokażę pewnie w następnym filmiku. Polecam Wam serdecznie te produkty, które tutaj użyłam, czyli róż, bronzer i puder jedwabisty. To są fajne i niedrogie zapewne kosmetyki. Także do następnego, trzymajcie się kochane i buziaki.